My dziwimy się. Naturalnie, że my się rozwijamy jako liga, jako ekstraklasa. Dlaczego? Pięknie to jest pokazane. Coraz lepsi komentatorzy, lepsi eksperci, lepsze powtórki. No ale nie, ale słuchaj, lepsze powtórki. Możemy zobaczyć VAR, tak? No bo VAR wprowadziliśmy jako pierwsi, trzeba powiedzieć, że VAR to był strzałem w dziesiątkę, tak? Ja mam dużo pretensji do siebie oczywiście i wiem, gdzie popełniłem błędy z perspektywy czasu oczywiście. Ale wiem, że też byłem głaskany, tak? Że jakieś widać, tam że wyskoki. Sobie możesz na pozwolić, tak, jakieś wyskoki, jakieś ten. No, różne tak, rzeczy. To nie, znaczy ale, jakie? To, ale to, nie, to, nawet... to czekaj, to jakie? Tomek, ja już nawet myślę. No na pewno nie tak jak ty, nie? Tomek, ja już nawet nie myślę, że. Ja miałem inną sytuację. Ja nie miałem ja talentu. Ja już... I nikt nie głaskał. Ja nawet nie, ja ale nawet... pamiętaj to, że od 62A, tylko 10 A. Ja nawet nie myślę, że. To nie miałem co liczyć. Słuchajcie. Jechałem na obóz 7-dniowy, 7 dni nie widziałem piłki. To był pierwszy obóz. Uwierzcie mi, z ręką na sercu. 7 dni nie widziałem piłki. Mateusz, to teraz weź w Polsce piłkarzy na obóz, gdzie to wszystko, wiesz, jak poszło. Media, specjalistyczne. Tomek, paru by się lepiej czuło. Ale poczekaj. Ale poczekaj. Te kamizelki dzisiaj zakładają na mecze, na treningi, badania. Przyszło dwóch chłopaków, trenowaliśmy 3 dni. Dosyć nawet, ja powiem nawet dosyć intensywnie. To było nawet za trenera Wieczorka, byliśmy w Czechosłowacji. Ja wam powiem tak. Szedłem nie na takiego kraju. No. Wróciłem teraz z Madrytu. Byliśmy z tej szkoły trenerów, byliśmy na negocjujesz? 5 dni. Tak. Negocjujesz, tam nie idzie. Ale ze szkółką z Madrytu. Jednak kilka razy brakło. Byłem teraz w klubie bardzo blisko nas, Mati, Delta Warszawa. I Andrzej Trzeciakowski. Byłem nagrywać materiał do Prawdy Szkolenia. I wiesz, co powiedział? Tam jest 600 chłopaków, ale mają rocznicę... Czekaj, do czego? Do Prawdy Szkolenia jest taki... Znowu od noga? Od noga? Nie, jest na Prawdzie futbolu, Prawda Szkolenia. Pasja futbolu, Prawda futbolu. 3 odcinki już się ukazały o scoutingu, o cenach piłkarzy, jeśli chodzi o ekwiwalent, które są zmieniane przez PZPN. Weszły nowe zmiany. Od 1 stycznia wejdą. Ty 17 lat temu, to ja wyjeżdżałem z Górnika w 97 roku do Niemiec, uwierzcie mi, era mezozoiczna. Ale poczekaj, telefon miałem ery, posłuchajcie, właśnie się coś będzie, telefon miałem ery Philipsa, gdzieś pamiętam, to był jak cegłówka, antena, jak wyciągnąłem, to z autobusu wychodziła przez dach, ja wjechałem do Niemiec, a wszyscy z takimi małymi, to wiesz, ja wyglądałem w ogóle jak kosmita już z tym samym telefonem. I nie? Tak zostało. I gdzieś pod chwilę. Ale jest teraz ten młody w Legii, drugi lewonożny, jak on się nazywa, w polu co gra. O kim mówisz? No w Legii Warszawa. Nie wiem, to czasami... Szymański? Szymański. Ja wam powiem tak. Fajny... Dajesz mi zagadki, go rano, niedziela. Ale poczekaj, ty KFC, ten. Ty oglądasz ten, sztuki walki KFC, jak ja to mówię. Znaczy ja UFC, ty może byłeś w KFC. Na skrzydełkach pikantnych. Dobra, Marcin dzisiaj mówił o tym budowaniu masy mięśniowej. Dostałem właśnie SMS-a od jednego z byłych piłkarzy Legii i reprezentacji. Nie mogę powiedzieć, kto to, bo pełni bardzo ważne w tej chwili funkcje w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Napisał mi w 92 roku w Legii, żeby zrobić masę, kazali siedzieć przy stole z Ludzkiem, kierownikiem i lekarzem, zjadać ich kotlety, bo oni chcieli zrzucić parę kilo na obozie. I tak się budowało i grało się, panie Tomku, nawet w Lidze Mistrzów. A pamiętaj jedną rzecz, organizm czasami potrzebuje i schabowego, i trzeba schabowego zjeść, więc ja nie jestem znowu za tym, żeby iść tą dietę, jak ja to się śmieję, tą dietę już taką drastyczną, że nie wiem, deser przed, to tam, wymyślanie. Jeśli trener Brzęczek byłby gotowy na rewolucję, to prawdopodobnie musiałby powołać piłkarzy reprezentacji młodzieżowej, bo kołdra jest krótka i w pierwszej, i... Co ty masz z tą kołdrą dzisiaj? No nie, no krótka. Jak widziałem te 0 minut, dzisiaj. Ale nie, poczekajcie, jak widziałem 0 minut od 15 października do 3 listopada przy reprezentantach podstawowych Polski, no to słuchajcie, no to jest kołdra, nie ma kołdry w ogóle, jesteśmy na golasku. Malutki... Dobre, malutki panie Kołtoń Zegut. Kocyk, dobrze, słuchajcie. Kołtoń Zegut. I o tej słynnej aferze. Której? Gianniego, szefa FIFA, nie twojej. Romek Kosecki mówił tak. Wreszcie kosa jest jeden. Ten to jest kosiarka. Zapytaj, Gianni jest jeden. Tamten to jest jakiś taki podróbka.
Dzisiaj kafe futbolowe, stand-uper Tomasz Hajto i nasz stały Romek, ekspert. I Romek Raper. I nasz stały Raper. Ekspert Roman Kołtyń. Pana na Roman Kołderka. O, właśnie, bo perełka w bramce Górnika Złota Ryja, teraz Roman Kołderka. Nie, no bo dzisiaj cały czas z tą Kołderką mówi. Tak, dobrze, tak? Za krótka, a potem mówi, że w ogóle nie mamy panowie, Kołderka. Panowie, panowie. Cztery tygodnie temu, tutaj Romek mówi tak, ja sobie nie wyobrażam. Nie, na stadionie środki, żeby nie grał piątek. A ja mówię, Romeczku, poczekajmy jeszcze miesiąc, zobaczymy, czy będzie grał w pierwszym składzie. Co ty? Tu 25 bramek. Minimum, ja mówię o tym, gdzie nasza reprezentacja była na szczycie, tak? I żeby umiał poradzić sobie z takimi Burkhardami, także Bacik. Tak, tak. No Bacik, ale rozsądnie to jest. Rozsądny. Albo Bacik, albo rozsądny Bacik. Ale słuchaj, to nie jest ta mentalność co kiedyś, tak? Tych młodych chłopaków, tak? Nie możesz ich, wiesz, za bardzo, bo już ich nie odkopiesz. No to trudno. Panowie, no to słuchajcie, kończymy cytując tutaj trenera z Morąga, nie szukajmy zakrętów, ani w szatni, ani w życiu. Jedziemy z nimi za meldunek, za meldunek.